Cześć, z tej strony Piotrek z kanału Bylegdzie.pl i zapraszam Was na wspólną wędrówkę szlakiem Afrodyty. My sobie ten szlak też wydłużymy i pójdziemy do Błękitnej Laginy i dzięki temu zwiedzimy dwie bardzo atrakcyjne miejsca w zachodnim Cyprze. Druga historia na temat pojawienia się Afrodyty na Ziemi pochodzi właśnie z tego miejsca. Dawno, dawno temu pewien książę o imieniu Akamas tak długo wpatrywał się w głębinę tej wody. Widać? Że właśnie z tej wody wyłoniła się Afrodyta, co bardzo nie spodobało się Zeusowi i bardzo szybko ją sprowadził z powrotem na Olimp. I Akamas, rozpaczony, chodził tutaj po tych terenach, cały czas wypatrując jej. I tak długo to robił, że postanowiono nazwać cały ten półwysep, całą tę część Cypru właśnie od jego imienia. Akamas, dzisiaj popularne miejsce właśnie na wędrówki, miejsce objęte też ochroną jako park narodowy. Obok tych łaźni Afrodyty znajduje się darmowy parking i tam w miasteczku obok można albo wynająć łódkę, albo popłynąć na taki organizowany rejs do Niebieskiej Laguny. Można pójść pieszo wzdłuż wybrzeża drogą, albo wybrać jeden z dwóch szlaków górskich i pójść tutaj takie na wędrówkę po prostu górską. My wybraliśmy kawałek właśnie szlaku Afrodyty, ale jest też szlak Adonisa, więc zobaczcie, jak to wygląda. Za moimi plecami rośnie szarańczyn strąkowy. Te strąki nazywane są też chlebem świętojańskim, więc wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Niegdyś, jak jeszcze nie była rozpowszechniona trzcina cukrowa i buraki cukrowe, to w regionie właśnie te strąki służyły jako słodzik. Ale co ciekawe, te strąki mają bardzo równą wielkość, więc ważą tyle samo. I słowo po grecku nazywa się keration i stąd właśnie waga karat. Więc jak mamy właśnie coś mierzone w karatach, to właśnie od tego słowa, od słowa tego drzewa po grecku. Na naszej trasie spotkamy najstarszy dąb na wyspie. No, legenda głosi, że właśnie pod tym dębem odpoczywała po licznych i długich kąpielach sama Afrodyta. Na mapie prezentuje się to tak, że tu zaczęliśmy i właśnie tu jest ten szlak Afrodyty i Adonisa. One dochodzą tutaj do tego jednego z najstarszych dębów na wyspie. I popularniejszy jest szlak Afrodyty, który wjedzie tutaj na szczyt, z którego widać pięknie morze i schodzi wzdłuż wybrzeża, potem wraca. A można zrobić drugą stronę kółko szlakiem Adonisa, a my wybieramy drogę tutaj na górę w stronę jednej z największych atrakcji turystycznych Cypru Zachodniego. W miejscu rozwiedlenia szlaków możemy także zwiedzić historyczne, średniowieczne ruiny tutejszego klasztoru. Naszym głównym punktem dzisiejszej wycieczki jest Blue Laguna,
Nie trudno się zorientować, która to z nich, zwłaszcza po ilości stateczków i statków wycieczkowych, które tam są zacumowane. Jedną z atrakcji tutejszych gór jest jazda takimi quadami. Jest bardzo dużo wypożyczalni na zewnątrz, znaczy na zewnątrz, na dole. Niestety burzliwa historia kraju spowodowała, że to dziś na terenach zielonych znajdują się niewybuchy albo miny, więc takie tablice możemy spotkać rzeczywiście w wielu miejscach, więc ostrożnie spacerujmy, zwłaszcza po szlakach mniej turystycznych. Największą jaszczurką na Cyprze jest hartun. No i tutejsi mieszkańcy bardzo czuli respekt do tego stworzenia, gdyż wierzono, że ona jest w stanie odgryźć człowiekowi nos, a mężczyźnie także inne części ciała. Opływaliśmy trochę w błękitnej lagunie. No, woda jest super przejrzysta, na dnie jest piaseczek, stąd takie wrażenie niebieskiej wody. Było też trochę rybek i widzieliśmy chyba ognicę pstrą. Ale jak poczytaliśmy teraz w Wikipedii, jest to ryba, która występuje w Oceanie Spokojnym, trochę w Oceanie Indyjskim, no i od 2006 roku na wybrzeżu Atlantyckiego w Stanach Zjednoczonych. Więc nie wiem, co ona miałaby tu robić. W każdym razie okazało się, że też jest agresywna. Ma kolce z jadem, więc musimy się poduczyć trochę. Bo się okazuje, że ta przyjemność i sport obserwacji no, może skończyć się jakąś nieprzyjemnością. Idziemy teraz, bo tam w tym niebieskiej lagunie nie ma plaży. I słońce już jest na tyle nisko, że w cieniu były. Brzeg był w cieniu, więc idziemy szukać jakiegoś innego, kolejnego miejsca, gdzie można sobie poleżeć i trochę odpocząć. Dopiero następnego dnia zaświeciła mi się żaróweczka i przypomniałem sobie, że całkiem niedaleko znajduje się kanał Suezki, którym ta ryba mogła przepłynąć właśnie z Morza Czerwonego. Wracając już w stronę parkingu, mijamy wybrzeże, które jest bardzo skaliste, o chropowatej strukturze, dzięki czemu mamy tutaj wiele ciekawych form skalnych. Mamy małe zatoczki, jakieś jaskinie, studnie i także właśnie tą zatoczkę o kształcie kanionu. Pomachaj!
Ten szlak Afrodyty czy Adonisa zajmuje około 7,5 km. My wydłużając ją sobie o tą niebieską lagunę zrobiliśmy około 15 km. Dziękuję Wam za wspólny spacer. Jeszcze dodam, że spacer ten zrobiliśmy na początku listopada, więc jak widzicie, sezon na Cyprze trwa bardzo długo. No i zapraszam Was na kolejne filmy dotyczące Cypru. Linki w opisie.